Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wirtualnej Murawy. Tym razem moim gościem będzie Lisek, także siemanko. Witam serdecznie. Jak się cieszę, chytrusek trochę. Powiedz mi, jak forma? Forma myślę, że tutaj będzie doskonała. Patrząc po tej bramce, nie wiem, czy możecie ją tutaj zauważyć, jest troszkę brudna, bo wcześniej testowałem sobie 20 strzałów, 20 strzałów w poprzeczkę. Czyli trenowałeś wcześniej? No tak. Dobra, w takim razie przejdźmy na rozgrzeweczkę i lecimy z pierwszą konkurencją. Czas na pierwszą konkurencję, czyli rzuty karne. Zaraz zobaczymy, kto zaczyna. Ale najpierw po męsku musimy zdecydować. Okej. Aha. Na 3-4. 3-4. Czyli ty wygrałeś, kto zaczyna? Ja pójdę na bramkę. Bronisz pierwszy? Tak. No dobra. Tak. Ja 3 z prawej, 2 z lewej. Jak mój dudek dance? Lisek stwierdził, że robi dudek. Musisz analogiem kręcić. Ale nie mam pada. To bez pada kręcę analogiem. Okej, ja się zaciąłem. Piłeczki nie dasz dotknąć. Że co? Piłeczki nie dasz dotknąć. A po co ci piłeczka? To był głupie. Liczył 3 kroki. Teraz to? Kurde, nie. Coś o tym wiem. Jak nie wyczujesz, to nie ma szans. Na takiej bramce to... Jeszcze wydaje mi się gorzej niż przy, wiesz, przy normalnej bramce, nie? Aaaa, po ręce mnie! Oj, najgorzej strzeliłem na świecie. Po ręce było, panie sędzio. Ale ci powiem, że na filmach... Tak jest! Na filmach wydaje się, że to łatwo jest do obrony, nie? W sensie, jak to masz na ręce, to łapiesz. A tutaj? To nie jest film, to jest prawdziwość. Co za oszust! Cwaniak, cwaniak! Teraz lewa! Tak jest! Obronił! Wyczuł! Czuć było, tak? Jeszcze nie. Pomocy, panowie, pomocy! O kuku! Albo mi się wydaje... Albo cztery mu strzeliłem w ten bok, jedną w środek. Byłem przekonany za każdym razem. Za każdym razem, że będzie strzelał. W końcu drugi róg. Ja jestem taki trochę Lisek chytrusek teraz. No, chyba tak. Ale bez HD, bez HD. Kiedyś musiałeś zmienić, tak myślałem przynajmniej. Co poszło nie tak, powiedz mi? Co się stało? Nie przemyślałeś tego. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Słońce tutaj, pogoda nie sprzyja do gry w piłkę. Ale to był taki dobry troll, bo zawsze w ten sam róg. Słuchajcie, Lisek zaczyna i lecimy teraz z poprzeczkami. Dokładnie tak. Powiedział, że 5 na 3 będzie miał. 15 na 3. Skupił się. Spójrzcie na tą bramkę. Te ślady, brązowe ślady, to wszystkie po moich strzałach, po tygodniowym treningu. O! VR pomoże. Co on ma z tym VR-em? On nie mówi... Ojej, 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 aż wróciła. Żebyś tylko 2 na 3 nie zrobił. Ajajaj, ty! Czekajcie, jeszcze to... 2 na 3, no to powiesił poprzeczkę wysoko. 3 na 3 będzie ciężko, ale 2 na 3 może jakby się udało, to dogryweczka by była. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej. Ta czerwona szczęśliwa. Mówiłem! Czuję krew, ale... Mam spokojnie. To nie jest czerwona, jak ej, ruszyła się, patrz. To są jakieś siły nadprzyrodzone. Tydzień przygotowań zrobi swoje.
O nie! 1-1. A brawo, 1-1. Nie siadła, nie siadła. Ajajaj. Patrzcie, jak się odegrał, kurczę, no. Mówiłem, yeah. Mówiłem, poprzeczki to moja specjalność. Trenował. Jak przyjechaliśmy, to kopał cały czas, serio, w te poprzeczki. Wyczuł, wyczuł. 1-1, teraz czas na sam, ja zaczynam, bo przegrałem. O, będzie ciekawie. Taki ucieszony, ale tak sobie. Tak się rozstawił na nogi, kurczę, na nogi, na siatę. Szkoda. Stary, tak stałeś, ale go mam. Kurde. A nie tak łatwo. Nie tak łatwo oszukać bliska. Zostawił zbyt mało miejsca. Zbyt. A tutaj nie ważne. Było dobrze. Tak się ruszył. To Patryk musi się tutaj popisać umiejętnościami Caracas Jasa. Lisek może po prostu zostać liskiem. Jest, jest! Chciałem tego lomba! Boże! Przelobować stąd! Oj. Lisek został liskiem. Jest, teraz obroń, teraz obroń. Patrzy, on nam nie patrzył na bramkarza. Ojej, no. Dogrywka. O nie! Nie zdążył. Kurde, no. To było głupie, co ja zrobiłem. Jest! Obronił! Ja! Zawsze! Ja! Jak przegram przez to przynajmniej łapkę w górę zostawcie. Wyciągnął, w tom. Pobiegał. Kurczę! Zostawiłem za dużo. Ja nie będę podpowiadał. O! Nie! Nie! To się kręciło. Duże łydki robią robotę. Lachu się ze mną zabawił raz. Ale myślę, że tu... O, mogliśmy strzelić. Ale myślę, że tutaj postawimy na proste środki. Tak jest! Ale ładnie te nóżki tak miałeś. Ale specjalnie, wiesz? Ale dobrze, dobre były te sam na sam. Jak... Oj, zmęczony jestem strasznie, ale tej konkurencji autentycznie się boję. Czemu? Ja widziałem, jak Patryk strzela. No, zobaczymy, jak będzie się dało, bo to nie jest tak łatwo z kontrującej. Dobra, idź na bramkę, ja zaczynam, bo przegrałem. Uciekam. Jest jedna! Skręciła, tak. Oj. Dwa na trzy. Ja jestem zabójcą. Zbyt mocno ci to podałem. Bez kitu, ja już to widziałem w oczach, że to może zabić. 3-3 to jest zadanie co najmniej ciężkie, ale nie takie rzeczy widział Rzeszów. Ta konkurencja jest bardzo ryzykowna. Ja szanuję wszystkich, którzy przeżyli ją. Ajajajajaj! Ale jest. Nie chodzi o poprzeczki, słupki, te sprawy. Ajajajajaj!
Do sąsiada chciał powiedzieć. Gratulacje. Remis, tak? No. Decydująco. Mamy remis, 2-2, więc o wszystkim rozstrzygnie ostatnia konkurencja. Jak poprzednia w ogóle ci się podobała? No poprzednia, kurczę, wymagająca. Wymagająca i fizycznie, i tutaj wszystko już boli powoli, ale... Pupeczki... się zmęczył, przepraszam. Wybaczam, ale te słupeczki kuszą. One kuszą. One kuszą i te słupeczki, czyli te pachołki, które postawiliśmy właśnie na bramce, są liczone za 2. Te na ziemi za 1, 5 strzałów, Lisek zaczyna, lecimy. Ostatnia konkurencja. Dwie osoby wygrały jedynie tutaj z Lachem. Dzisiaj to się zmieni. Dalej będą dwie. Jest jeden. Okej, to teraz możemy przeatakować górę. Ja się odsunę. Jeszcze jedna. To była ja, ci podam. Najbardziej spektakularne obicie góry. Poprzeczka. Ty, bramko? Si! Si! Ale spadł. Bo co tam się wodziło? To nie prąd. Oj. Dobra. Patryk, czemu ty masz ciągle ten pachołek? Nie wiem. Dlaczego jesteś pachołkiem? Nie wiem, to jest mój szczęśliwy pachołek. Nie czepiajcie się! Jak teraz wygram, to hashtag Lisek pachołek w komentarzu. Ojej! Chwila przerwy, trzeba poprawić pachołki. Cięcie! Piłka była źle ustawiona, trzeba skorygować. To na bok. Dwa. No nie, super, kiedy nam ten spadł. Chwila przerwy. Aj, to jest jeden. Jest tak dla ciebie specjalnie. Ja bym strzelił w ten górę. Ja tak strzelę, z dedykacją. Nie. Paszka z dedykacją. Aj, nie, ale 2-1 jest wygrana. Tak. Szacun. 3-2. Szacun, ale... Pierwszy odcinek nowego sezonu i zobaczcie, jak zacięcie było. 3-2, ledwo, rzutem na taśmę, jednym strzałem lepszym. Ale no ta poprzeczka i ta bramka od poprzeczki, to ja szanuję, przybijam pionę. A, to dziękuję. To jeszcze nie jest koniec tego odcinka, bo teraz, w tym sezonie, zobaczymy, który z moich gości najlepiej kapkuje. 3 próby dla Liska, pokażę wam tą najlepszą. Zobaczymy, kapkuj czym chcesz, zaczynaj jak chcesz. Szykujcie się na 10-sekundowe przedstawienie. Koniec. Presja, wiesz? Presja. Ostatnia próba, Lisek, bo masz 10, ty. O Boże! No nie! I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dziękuję ci bardzo. Jak się bawiłeś w ogóle? Co ci się podobało? Ja również dziękuję. Wszystko mi się podobało. Każda konkurencja tutaj przyprawiała dużo, dużo emocji. No ostatnie kawki. Ostatnie kawki, ale odwrócony Beckham, tak? 23, 32. Wszystko było tutaj obliczone do perfekcji. No cóż, mam nadzieję, że wy też bawiliście się dobrze, tak jak Lisek. Wbijcie do niego oczywiście pod spodem w opisie. Macie link do jego kanału, zostawiacie serdecznego suba. Widzimy się kolejnym razem w następnym odcinku. Coś jeszcze na koniec chciałeś dodać? Bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piona. Nie chciał przybić!